Hej, witajcie! Dziś, jak widzicie, nie mam na sobie ani grama makijażu, włosy też mam spięte, a to dlatego, że będziemy sobie testować słynną chińską maseczkę, którą zamówiłam sobie na jednej z chińskich stronek, oczywiście link będzie na dole. Jestem jej bardzo ciekawa, bo widziałam już jej parę testów, ale sama chciałabym ją przetestować, ponieważ moja skóra też ma wiele niedoskonałości, a ta maska podobno strasznie boli, jak się ją ściąga. I w moim przypadku może to być naprawdę bolesne, ale jestem jej bardzo ciekawa, dlatego dziś ją sobie nałożymy razem. Ok, ogólnie to opakowanie wygląda tak nawet fajnie moim zdaniem. Tak dość profesjonalnie, a nie jak coś bardzo taniego, czym ta maska jest. Wszędzie są oczywiście chińskie znaczki i w sumie dobrze, że widziałam jak to robić na YouTubie, bo pewnie inaczej bym zrobiła coś źle. No ale dobra. Zaczynajmy. Więc tak wygląda też opakowanie. Taka czarna tubka. No i będziemy nakładać. Będę się patrzeć w tamtą stronę, ponieważ tam mam lusterko. No i sobie ją teraz nałożymy. Tak wygląda. Trzeba to jeszcze otworzyć. Wow! Otworzyłam to i patrzcie, od razu mi się z tego leje. To było do przewidzenia, ale co z tego? Jakie to jest gęste! Powiem wam, że to jest strasznie gęste i bardzo szybko zasycha. Już praktycznie mi to wyschło. To ma się zmienić w taką maskę, którą się ściągnie za jednym razem. Robię tak tu bardzo delikatnie, bo nie chcę sobie najechać. Ja nie sądziłam, że to będzie tak trudne w aplikacji, bo naprawdę ciężko się to nakłada. Trochę mi poleciało. I nakładam tą maseczkę głównie na nos, brodę i policzki. No, jestem ciekawa, czy mi się to uda w ogóle zdjąć potem, ale nieważne. Ok, tak wyglądam po nałożeniu tej maski. Palce tak wyglądają. Także wracam do Was za 20 minut, jak ta maska będzie już wyschnięta. Ok, minęło 20 minut i przepraszam Was, ale zanim to zdejmę, powiem, ta maseczka strasznie naciąga mięśnie i naprawdę jak w tej chwili ciężko mi nawet mówić. Także mięśnie są naprawdę napięte i teraz już będziemy to ściągać, bo nawet dłużej bym w tym chyba nie wytrzymała. Dobra, trzeba gdzieś to złapać. Jak ja mam to ściągnąć? Powiem wam, że nawet złapanie gdziekolwiek tego nie jest proste. Tu sobie już zaczęłam, więc próbujemy. Naprawdę jest bolesne ściąganie tego. Wow, ale widać, ile tu jest rzeczy. No, z tego kawałka brody. Naprawdę. Kurczę, tego chyba nie widać, ale tu jest pełno takich malutkich... Tak jakbym sobie odrywała taśmę klejącą z twarzy. Jezu, jak to boli. Dobra, tu mi trochę nie wyszło. Ale rzeczy też jest pełno. Jeśli ktoś nie wierzył w to, że ściąganie tego jest bolesne, to lepiej niech uwierzy, bo to jest naprawdę straszny ból. Kurde, chciałabym to tak odrywać tak na bardzo szybko. Ach! Strasznie boli, wam powiem, ale ma to sens, bo na każdym z tych zerwanych płatów widzę po prostu, ile to z mojej twarzy wyciąga. Widzicie, ile tu tego mi wyciągnęło? Wow. Jak zdejmę to całe, to sobie na pewno będę to jakoś porównywać. Ja już prawie płaczę, ale chcę to zadrzeć do końca. Jak widzicie, ściągnęłam to całe, tylko teraz pójdę jeszcze domyć to, co zostało. Wróciłam, jak widzicie, nie mam już żadnych pozostałości tej maski. Moja twarz jest w tej chwili bardzo czerwona, lekko spuchnięta. I tak podsumowując, czy polecam? Na pewno bardzo dużo mi ta maska pomogła. Byłam świadoma tego, że mój stan skóry jest na nią... będzie powodował to, że właśnie tak będę to odczuwać, ale na pewno nikomu nie polecam tego bólu, bo to jest na pewno coś strasznego, czego nie życzę absolutnie nikomu, żeby ktoś przeżywał coś takiego. Także warto było spróbować na pewno czegoś takiego, ale nie wiem, czy będę to kiedykolwiek powtarzać ze względu na ten ból, choć oczywiście widzę, że ta maska mi trochę pomogła w jakiś sposób, bo dużo mi powyciągała, ale mogła w sumie więcej, więc nie wiem, czy ma ona aż tyle sensu, bo jak widzieliście, ja się popłakałam z bólu. No ale dobrze, cieszę się, że już jest po niej, że mam to za sobą i cieszę się, że odzyskałam też czucie w mięśniach twarzy, bo miałam je tak spięte, tak po prostu nie byłam w stanie niczym ruszyć i mówiło mi się przede wszystkim ciężko. Podsumowując, daję tej masce 3 na 10, bo moim zdaniem ten ból nie jest tego warty i naprawdę nawet gdy ma się tak beznadziejną cerę jak ja, to lepiej zainwestować i próbować czegoś innego, bo nie ma sensu aż tak się strasznie męczyć. To by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy próbowaliście tej maski, czy ją znacie, co sądzicie o tym teście tak ogólnie i czy chcecie jeszcze jakieś inne testy. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górze za ten cały ból, który musiałam przeżyć. Zapraszam też do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!